hit the show. Part two, we don't need no pause. Fuksiarz, oficjalny sponsor La Liga w Polsce. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Dodatkowo dostajesz gwarantowany freebet na La Ligę. Sprawdź szczegóły w linku w opisie. Zero ryzyka, zero presji. Ciała jak mareczek. A to znasz, Loczek? No, co? Robiła baba na drutach, przejechał tramwaj i spadła. Wyborne. Suche. Dobre, się nie znasz. Marek, nie widzisz, że ważną mamy debatę o przyszłości polskiej piłki nożnej? No właśnie, pani baba kazała mi przerwać tę karuzelę śmiechu. To za łza jedna. Marek, czy ty masz jakiś stragan na targowisku w Będzinie? Co? Czemu? Jakieś fatałaszki mi znów przynosisz. To nowa koszulka reprezentacji. Po co? No co jakiś czas, co duża impreza, to nowy strój. Aha. O, spoko, taka... Nijaka. Czyli w sam raz na nasze oczekiwania. Droga. Po ile? 689 zł. Co? Netto? No z VAT-em może wyjść jakieś 711. To jakiś tuzin Finlandii. Ale Finlandia wali. Nie, w hurcie, krowy, 0,7 litra. Aha. Nadal sporo jak na nasze biedne i zmarnowane społeczeństwo. No ja to chyba kredyt wezmę na koszulkę. Przedaj matkę. Nie mam matki. Wow, Marek, zupełnie mnie to nie interesuje. Wiem. Tak czy inaczej, cena musi zostać. Kibicowanie w naszym kraju to nie tylko wyrzeczenia. Uszczerbek na zdrowiu. Udręka psychiczna. Gwarantowana depresja i schizofrenia. Ale przede wszystkim... katorga ekonomiczna. Wiadomo. Nie można zmieniać przywar. Nie? Bo zwierzę zgłupieje od dobrobytu. Logiczne. Dzień dobry. O Jezu, Marek, wołaj egzorcystę. To jest Rudy. To widzę, ale czemu to tu przylazło? Dzień dobry, panie prezesie. To mówi. Panie prezesie, to jest nowy rzecznik reprezentacji. Kwiatkowski? I tak, i nie. To taki nowy Kwiatkowski. Co? Tylko inny. Ale nam się Kwiatkowski zregresował. No... Jaki związek taki Kwiatkowski? Laszek, ty mi tu nie mędrkuj. Rudy? Rudy. Imię? Rudy. Rudy. Rudy? Emil. Co? Emil. Rudy Emil. Rudy Emil? Tak się nazywa. Rudy Emil. No coś jak Iwona Baba. Dla ciebie pani baba, przegłupie. Ale tak szczerze, to prawda, że Rudzi jedzą koty? Panie prezesie... No dobra, niech będzie. Rudy, działaj. Wszystko będzie na tip-top. Wspaniale! Nikt tego nie oczekuje! Będzie średnio. Lepiej! Panie prezesie, zgrupowanie już się zaczyna. Najlepszy okres! Pompować balonik? Dymaj baluna, Rudy! Dymaj baluna! Lewy wrócił. Lewy wrócił. Lewy. Co? Co się dzieje? On wrócił. Skąd? Z czym? Z czym? Z formą. Lewy wrócił? Nie przesadzajmy. Czemu? To raczej niewiele pomoże. Wojtek, nie wierzysz? Nie wierzysz w awans? To zależy. Zależy od czego? Dla kogo ten wywiad? Lewy! On wrócił! Z formą! Stary wrócił z mlekiem. Cześć, Lewy! Hola, Superflug! Lewy w formie? En muy alto. Wysoka forma. Super. A skąd taka wysoka forma, co? Dzięki treningom? No. Dzięki diecie? No. Dzięki baczacie? No. Ania Bresie ci dała spokój? No. A dzięki czemu? Me converti en chugajka. Co? Me converti en chugajka. Zostałem żugajką. Żugajka? To po tej kaszy gryczanej? No, jestem żugajką. Co to? Jak się dostaje żugajką? Tienes que agarrarlo con firmeza y sacar tu masticador. A po naszemu? Musisz mocno ją złapać i wyciągnąć swojego żugaja. A później włożyć żugajkę. Super! Żugajka. Super vlog. Dzień dobry,
Witamy na pierwszej konferencji przed barażami. Proszę o pytania do pana selekcjonera. Proszę. Dzień dobry, Samuel L. Jackson, Meczyki.pl. Panie selekcjonerze, czy czuje pan presję? Probierz nie czuje żadnej presji. Probierz robi w temacie ponad 20 lat. Probierz już nie wie, co to jest presja. Aha. Presję to mają pielęgniarki, przynajmniej tak mówią na mieście. Nie, panie selekcjonerze, ja pytałem, czy czuje pan presję, że nie jest jeszcze żugajką. Probierz coś powie. Fraszkę? Nawet dwie. Jedna o jajkach. O! Jak boli cię buła, najlepsza to piguła. Jak bolą cię jajka, wymasuje ci je żugajka. Aha. A druga fraszka? Fraszka o ciszy. Tak? Samuel, Samuel, zamknij ryj. Koniec. Się wiele to nauczę. Panowie, najważniejszy mecz ze wszystkich najważniejszych ostatnio meczy. Wszyscy są! Nie ma Milika! Wszyscy potrzebni! Najważniejsze, że kurna, mamy normalnie Modera! Probierz ma Modera! No jestem. Kto ma Modera, nie przegrywa! Talizman! Zbawiciel! Stacja numer 5, Moder drugi raz wchodzi do kadry. Wielki moderator. Moder nie wpuściłby Stasiaka do samolotu. Modern talking. Moder dogadałby się z rolnikami. No kurna, ale on nie grał 2 lata, w sumie normalnie. Probierz nie jest przesądny, ale wierzy w zabobony. Aha. Kamień z Modera. Moder nawet kamień szenika wyciągnie. Panowie, na spokojnie. Do wczoraj jeszcze myślałem sobie ładnie. Ze stylem 3-4 do zera i lecimy na drugi. Ale przemyślałem to sobie. I tak sobie myślę, byle jak. Byle było. Byle awansować. Byle jak? No ty to akurat umiesz. Nieśmieszne. Walczy się nie tylko o swoją przyszłość, o przyszłość piłki nożnej w tym kraju, ale o przyszłość Wojtka. O, coś w tym jest. Nie ma nas, nie ma Wojtka. Będzie bułka. Gówno będzie! Aha. Najważniejsze, że mnie może nie być. Chwila, to znaczy, że jak odpadniemy, to zmieni się prezes? Jest taka szansa. Kuszące. Jak ja lecę, to was też nie ma. No my też lecimy. Ja do Torynu. Ja do Londynu. Ja do Szczecina. Coś tam lata? Jest lotnisko. I coś ląduje? Chyba balon pogodowy. Taktyka. Panowie, taktyka jest prosta. Nazywa się Julka. Julka? I co to znaczy? Jak dobrze wiemy, Julka to osoba o lewicowo-liberalnych poglądach. I my też musimy atakować. Lewą stroną i bardziej środkiem. A prawa? What about me, boss? Kesz jako przynęta. What is Pashinenta? Oni myślą, że każdy, kto gra w Premier League, to jest niezły. What? Więc nacieramy środkiem. Szymański podaje do lewego, a lewy strzela. Kurw, gol! Proste. Lewy? Gol? Lewy strzela? Lewy w formie? Lewy! Probierz pyta. Me gustó mucho ponerme mi jugaj. Co powiedział? Coś o wkładaniu swojego żugaja. Jesteśmy zgubieni.